No siema, z tej strony Lakota Joe i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Zagrajmy w Age of Empires 3 Wars of Liberty. I dziś zgodnie sobie tytuł zagramy sobie kolejną nową cywilizacją, najnowszą cywilizacją, która tu doszła właśnie z najnowszym patchem dla modu, mianowicie z Włochami. Jak sami widzicie, Włochami już trochę pograłem, także bardziej ogarniam tutaj tą cywilizację, w przeciwieństwie do Malty, którą to grałem totalnie po raz pierwszy. No już Włochami sobie parę razy popykałem, także tutaj bardziej wiem, o co chodzi. No i zagramy sobie standardowo 2x2, ale może najpierw zacznę od wyboru tej mapki. Tak doszedłem do wniosku, że dobrze byłoby Wam też zaprezentować kilka tych najnowszych map europejskich, bo Europa to jest totalnie nowy kontynent, go nie było nigdy w Age of Empires. No tam nie licząc jakichś takich mapek przypominających tam jakieś części Europy w dwójce. Mianowicie zagramy sobie tutaj, myślę, że to byłaby dobra mapa i bardzo adekwatna dla Włoch, mianowicie w Toskanii. Bardzo fajna mapka, dużo przestrzeni na jej jest, zresztą sami to zaraz zobaczycie. I zagramy sobie przeciwko, może najpierw z kim w jednym teamie, może zagrajmy sobie z Francuzami. Aha, tu już ustawiłem, dobra. I zagramy sobie przeciwko, z kim to byśmy jeszcze ze sobie nie powalczyli, z Austrią. Przeciwko Austrii i komu by tutaj jeszcze... Może tutaj przeciwko Turkom, bo z tego co ja wiem, to Turcy mają tam też kilka nowych jednostek, dalej mają Janczarów, jak to było w oryginalnej grze, ale tam coś nowego też mają. I z tego co ja widziałem, jakieś tak grałem sam ze sobą, no to mieli tam zupełnie nowe skiny dla budynków, także za chwilę wszystko zobaczycie, tak więc zapraszam. No i jesteśmy na miejscu. Tutaj na samym początku powiem, że u Włochów wiesiacy nie potrafią w ogóle budować budynków. Tylko jedyne co potrafią robić, to zbierać surowce. Mianowicie wszystkie budynki są budowane za pośrednictwem tego tutaj pana, który to właśnie ściąga tutaj wozy, które po prostu je budują. Oczywiście to dalej kosztuje drewno, czasami też złoto, zależy co to za budynek ma być. Ale właśnie ściągamy budynki te, budujemy za pomocą tych właśnie wozów tutaj, tak jak widzicie. Teraz wiesiacy jedyne co potrafią robić, to zbierać surowce, tam żywność, złoto, drewno i tak dalej, i modlić się w kościołach. To jest jedyne ich zadanie tutaj u Włochów. A tej mapce mamy, możemy pozyskiwać żywność za pomocą takich jakby ogrodów winnych tutaj. I ci wiesiacy tam, w poprzednim odcinku mieliśmy tam, jak graliśmy Maltą, to tam na tej Nowej Zelandii, to tam też takie jakieś owocki były, takie owoce tropikalne, myśmy mogli dosyć też w konkretnym tempie zbierać stamtąd. To więc to jest naprawdę fajna rzecz tutaj. Szybciej niż z krzaków takich w oryginalnej grze, to naprawdę to akurat dobrze pomyśleli tutaj też. Tutaj mamy naszego odkrywcę, którego sobie nazwałem dokładnie tak samo jak nasz ukochany asasyn. No i tutaj, no widzicie, tutaj mamy skarby zupełnie nowe. W ogóle na europejskich mapach są zupełnie nowe, nowe skarby, takie domki na przykład zwykłe. Mogą być skarby, niekoniecznie jakiś tam rozbity wóz jak dotąd. W ogóle te mapy europejskie bardzo się właśnie różnią pod kątem takich szczegółów jak skarby i tam właśnie sam krajobraz. No, krajobraz jest jak najbardziej włoski, takie właśnie drzewka jak tutaj mamy, to takie ścięte do góry, to rosną właśnie tam na południu Europy. Mam nadzieję, że wy to dobrze słyszycie, bo jak tutaj ściszam zawsze dźwięk, żeby było lepiej mnie słychać, ale muszę powiedzieć, że rzeczą, która mi się bardzo tutaj w tej cywilizacji podoba, to jak zbrojne jednostki głośno tutaj dosłownie krzyczą. Jak im coś rozkażemy, to i dosłownie z takim zapałem w głosie krzyczą i to mi się jak najbardziej podoba. Ze względu na to, że ja zawsze słyszałem taką opinię o Włochach, tam nie ubliżając im oczywiście, tam mówię to w dobrej wierze, że zazwyczaj oni słyną właśnie z głośnego zachowania. Natomiast tu w tej grze myślę, że to jest takie mrugnięcie oka w kierunku historii, mianowicie to były takie czasy, bo to muszę zacząć od tego, jakie tutaj są czasy, mianowicie to są czasy tak mniej więcej właśnie zjednoczenia Włoch i właśnie tam założenia też Czerwonego Krzyża, to są mniej więcej te czasy, co ja mówię. To były takie czasy właśnie, kiedy ten naród włoski chciał się zjednoczyć, to tak specjalnie chyba zrobili tutaj, że oni tak krzyczą z takim zapałem w głosie. To mi się oczywiście jak najbardziej podoba, jaram się tym. Naprawdę mi się fajnie gra tymi Włochami tutaj.
I od razu przejdźmy do ostatniej epoki. No na razie mamy tylko odkrywcę. Signore, subito! Ordini ricevuti! Subito! Niech ona odejdzie trochę dalej. Carica! All'attacco! Obbediamo! Abyście mogli to usłyszeć. Subito! Ordini ricevuti! No więc zaczęliśmy strzelać na obbediamo! Chciałem głównie po to, żeby pokazać... Attaccare il nemico! O nie. Subito! Obbediamo! Odkrywcy ordini ricevuti. Ale mogliście widzieć, to jest ten. Nie było w oryginalnych, że takich strażników skarbu, taki wyjęty spod prawa Hesyjczyk, czy tam nigdy nie wie, jak się mówi na tych żołnierzy hesyjskich. Jest, no, no mniejsza. I widzicie, jaki te mamy właśnie taki skarb, jakieś takie ruiny starożytne. No, na tych mapkach europejskich jest dużo takich. Subito! Wyglądających w zupełnie nowy sposób tych skarbów. To też jest naprawdę fajna rzecz. Niby szczegół, ale jednak oko cieszy jak najbardziej. Dobra, i tutaj ściągnijmy ludzi od razu, żeby zaczęli po kolei zbierać złoto. Dobra, też to złoto sobie ściągniemy od razu i drewno też. Chociaż nie, może sobie także ściągnę ludzi najpierw, tak? Tutaj niech będzie... No i teraz będę mógł sobie drewno ściągnąć od razu, dobra. Obbediamo! Na tej mapie no, nie ma w ogóle wody, bo to się właśnie ordini subito, obbediamo. Chociaż gdybym ja tak robił tę grę, bym chciał tak półwysep apeniński zrobić, to bym zrobił tutaj taki półwysep i żeby był tak otoczony wodą. Ordini Richard, no, subito. Tam. To jest taka moja sugestia. Tutaj mamy kolejny skarb, którego pilnują tutaj jacyś piraci, korsarze jacyś. No, on się to akurat niewiele różni poza tym, że oni tak na większą odległość po prostu od tego odchodzą. To tak trochę bardziej wygląda też realistycznie. Obbediamo! Ordini ricevuti! Dobra, dosyć szczegółów, teraz przejdźmy może do bardziej istotnych rzeczy. Si, si, jak chociażby do pierwszych tych. Aha, drewna nie ma jeszcze. Subito. Tak? Chciałbym tutaj zbudować certo. Koszary, żeby pokazać wam, jakie tutaj są nowe jednostki. Ordini? Subito! O, tutaj są nowe te, tutaj właśnie są te tureckie nowe jednostki, o których mówiłem. Tutaj coś zostało dodane, ale wiem jedną rzecz na pewno, że Turcy tutaj mają dalej Janczarów. Oni tutaj wciąż są obecni. Tylko jedna tutaj z głównych jednostek właśnie tych tureckich. Subito. I trudno się temu udziwić, bo to przecież była armia silna i dosyć liczna, przecież to Turcy mieli pronto? Janczarów pod dostatkiem. Obbediam! Ordini ricevuti! Ciao! To od razu sobie wybudujmy gdzieś troszkę dalej. Babbe, d'accordo, babbe, d'accordo. Tu nie zdążyłem odkryć i tutaj sobie postawimy costruire koszary. No, od razu tutaj przejdźmy do zbierania drewna. Jeszcze certo. Domek się przyda, może dwa. W tej chwili nie możemy zrozumieć, co tutaj przyszło. Co nie ma na niej drewna, to sobie drewno ściągnijmy. Przyda się. Dobra, i tutaj. Pronto? Costruire. Comando? Costruire. No, jedyną z takich jednostek strzeleckich i zarazem będąc taką najnowszą jednostką tutaj stworzoną dla tego modu są właśnie tutaj Bersaglerie. Nie wiem, czy to się dobrze czyta. No, a tutaj oprócz tego możemy tworzyć zwykłych kuszników i pikinierów, co byli też w oryginalnej grze. I oni są bardzo dobrze przeciwko... Ordini! Czemu to? Piechocie? Czy... Nie, przeciwko kawalerii. Przeciwko kawalerii to ci będą przeciwko piechocie. Alla bandiera! Radunarsi! Alla insegne! Alla bandiera! Radunarsi! Jak się im wydaje rozkazy, no naprawdę to brzmi ciekawie. Bardzo fajnie to zrobili. Signore! Jaram się tym. No tak, tak jak mówię, no zawsze widziałem, że Włosi raczej słyną z takiego głośnego zachowania, ale to też jest odniesienie do tych czasów. I to właśnie naród włoski chciał się zjednoczyć pod jedną banderą, stać się jednym państwem. I to samo w sumie czekało Niemców, bo przecież zjednoczenie Niemiec też miało miejsce w tamtych czasach. Jakby tutaj przejść dalej może jako ten. Jest to naprawdę tutaj fajnie pomyślane. Zaskoczyło mnie tak trochę to, że my tutaj budujemy te budynki za pomocą właśnie takich wozów, ale coś mi świta, że chyba, bo też Włosi byli grywalną nacją w tym, w Napoleonic Era. Tam niewiele grałem właśnie Włochami, bo tam głównie na Polsce się skupiałem, pamiętam jakieś grałem, już tego modu dawno nie mam. No to pamiętam, że tam właśnie chyba coś tam było takiego, to, że oni też za pomocą takich wozów budowali te budynki.
Chyba było coś takiego tam. Ale tak jak widzicie, no ten architekt to nie potrafi nic innego robić, jak tylko właśnie ściągać te budynki. I jedna rzecz tutaj jest mi, która się w tym podoba, że czasami się zdarza, że niektóre z tych budynków są tańsze niż u normalnej cywilizacji przez to ściągane. No ale z tego co ja widzę, teraz chciałem tutaj mój wybudować i tutaj kosztuje 500 drewna, a przed upgrade'ami kosztuje w oryginalnej grze 400, więc o 100 jednostek drewna drożej. Jeżeli chodzi o włoską jazdę, to ona się niewiele różni od cywilizacji europejskiej. W oryginalnej grze mamy husarów i dragonów, też będziemy tutaj mieli już teraz, w trzeciej epoce. I oni no nie różnią się praktycznie biorąc niczym, ale piechoty mają totalnie nową, typową właśnie dla tej cywilizacji, nowe jednostki stworzone na potrzeby modu, naprawdę fajnie to jest zrobione. Nie powiem. No i tutaj może ściągnijmy sobie drewno, jak tam nasi sprzymierzeńcy sobie, Francuzi radzą. A właśnie, tak a propos Francuzów, to oni mają też tutaj nowe jednostki, mieli dotąd tych gońców leśnych, tych Pied des Bois, czy jak tam się wymawia, to teraz mają taki Pied Noy. To są tacy, no w takich jakby turbanach na głowach chodzą, tak kiedyś jak grałem nimi, to oni mi się pomylili z Turkami, a grałem przeciwko Turkom. To kazałem swoim ludziom ich zaatakować, myśląc, że to są Turcy, ale mówię, co jest, patrzę się, a to są włoskie jednostki, mnie to trochę wtedy zdziwiło. Tutaj mają fort i tutaj mają halabardierów. Jedyną nową jednostką u Francuzów, którzy to mieli, powiedzmy sobie szczerze, najsilniejszą jazdę w grze, pozostają grywalni dopiero czwartej epoki właśnie ci legioniści. Legia cudzoziemska tutaj będzie grywalna. I to głównie to jest właśnie jedyna chyba nowa jednostka, którą posiadają właśnie Francuzi. No to w sumie powiedzmy sobie szczerze, że oni mieli najsilniejsze jednostki, czy bardziej kawalerii, ale piechoty też mieli niczego sobie. I tutaj właśnie widzę, że robię małe war party i tutaj trochę wspomóżmy. Zwłaszcza, że mają tutaj, o właśnie, tak widzicie, mamy tutaj kilka nowych tureckich jednostek, te jazdy, a janczarów dalej mamy takich samych, jak mieliśmy w oryginalnej grze. Al mio comando, na mój rozkaz chyba. Się włoskiego wprawdzie nie uczę, ale tam trochę udało mi się liznąć hiszpańskiego. I tam muszę powiedzieć, że niektóre rzeczy w hiszpańskim i we włoskim są po prostu do siebie podobne, nawet czasami bardziej niż w portugalskim, bo portugalski to już jest całkowicie inny język. Ale dobra, teraz nie widzę tutaj za bardzo sensu, żeby się z nimi szarpać, to raczej się wycofajmy i stwórzmy sobie tutaj troszeczkę jazdy dragonów na te ich kawalerie, ale też ściągnijmy sobie trochę, no rzeczywiście trochę, bo tylko trzech tutaj huzarów, nie mylić z polską husarią. Tutaj spróbujemy ich tutaj trochę zarajdować. Ale w tym czasie wybudujmy tutaj dla naszych leniuchów, którzy stoją i nic nie robią w tej chwili, młyn. Od razu tutaj róbmy upgrade'y. Coś tam się dzieje. Aha, wzywa nas. A i właśnie, te są zupełnie nowe tutaj skiny dla tych Turków w tym modzie. Zostały dodane, tak widzimy. Tego po prostu wcześniej nie było, ale też kiedyś widziałem taki mod, który całkowicie zmienia budynki. Nie wnosi prawie nic nowego do gry, oprócz tego, że właśnie zmienia skiny właśnie w oryginalnej grze dla tych Turków właśnie. To chyba było wzięte stąd, mi się wydaje. Coś takiego kiedyś tam widziałem chyba na mod.db bodajże. Tam na jednej z tych stron, na której są po prostu dostępne wszelakie mody do gier. No i tutaj mamy kolejną jednostkę jazdy. No widzicie dragonów, którzy jak sami widzicie niewiele się tutaj zmienili. I z tego co słyszę, to im mówią dokładnie tak samo, jak mówili ci włoscy rycerze, których możemy werbować w salunach, mianowicie ci Elmeti. Oni tam też tak właśnie gadali, dokładnie takim samym głosem. Bardzo dobrze ci byli rycerze, chociaż ja tam osobiście nigdy w Age of Empires nie korzystam za bardzo z tych najemników, bo oni raz dużo kosztują złota, dwa jeszcze więcej populacji, tak więc
po prostu wolę tworzyć oddziały regularne, które są po prostu silniejsze. Jak już o tym mowa, jak żeśmy tak tutaj trochę podnieśli przestrzeń życiową, to właśnie spróbujmy sobie trochę oddziałów kawalerii, zacznijmy ich tutaj rajdować. Ja tak zacząłem tutaj mówić o zjednoczeniu Włoch. Mianowicie Włochy nie były nigdy zjednoczonym państwem, to zawsze było wiele państw włoskich. Jedne były po prostu mniejsze, drugie większe. Jedne były silniejsze, miały większe wpływy, drugie słabsze. Podobnie było właśnie z państwami niemieckimi. Też nigdy nie było zjednoczonych Niemiec, dopiero Niemcy, tak samo jak Włosi, zjednoczyli się pod jedną banderą właśnie w tym wieku XIX. Też tam było wiele państw, tak jak mówię, było takie państwa jak Prusy, Brandenburgia, Hesja, tam jeszcze Saksonia i tak dalej, Bawaria, Ensbach, różne tam były państewka. I tak samo były z Włochami, też był Piemont, Toskania, państwo papieskie i tak, mamy tutaj przerwę. Mianowicie tutaj możemy jeszcze wybudować taką, ja ją widziałem tylko wyłącznie chyba u Włochów, może jeszcze u kogoś ten budynek jest, ale jak my go postawimy, tutaj wrogowie nie będą mogli, bo to tworzy taką jakby przestrzeń tutaj, na której w ogóle nasi wrogowie nie będą w stanie wybudować jakichkolwiek budynków. Też ciekawe rozwiązanie bardzo. Ale tak wracając do tematu, to Włochy starały się być, dążyły do zjednoczenia w czasach Wiosny Ludów w 1848 roku, co nie udało im się ze względu na siłę polityczną i militarną Austrii. I też ta Austria miała wpływy w kilku tam państwach włoskich. A największy wpływ oczywiście miała u papieża, to też osadziła tam jeszcze takich władców, którzy byli konserwatystami, i też te państwa włoskie nie zawsze miały prawa polityczne. Po prostu ciężko one się rozwijały pod względem gospodarczym i też obywatele nie mieli za zbyt lekkiego życia. Tak więc Włochy chciały się później zjednoczyć jeszcze raz na własną rękę, w czym niestety znowu przeszkadzała im Francja, ale tym razem udało się Wiktorowi Emanuelowi II znaleźć kolejnego sojusznika silnego, jakim była Francja. I podczas wojny francusko-austriackiej po prostu siły Piemontu zjednoczyły się razem z siłami francuskimi i wspierały podczas bitew pod Maganatą i Solferino. Ja tutaj mówiłem, że to są czasy, kiedy powstał Czerwony Krzyż, mianowicie Henry Dunant przejeżdżał obok po bojowiska pod Solferino i widział właśnie tam setki leżących rannych żołnierzy, którzy po prostu umierali dosłownie na polu bitwy, będąc ciężko rannymi. I wtedy właśnie on wybudował pierwszy taki tam szpital polowy. I on tam po prostu na własną rękę zaczął leczyć tych wszystkich rannych żołnierzy, niezależnie po której stronie walczyli. Po prostu powiedzmy sobie szczerze, medycyna w tamtych czasach wyglądała polowa, no nie nazwalibyśmy tego medycyną, patrząc na to, co dzisiaj mamy. Jak się trudno się domyślić, jest zawsze różnica w tym, co było kiedyś. Po prostu w tamtych czasach no niewiele można było takiemu rannemu żołnierzowi pomóc. To najczęściej takim zabiegiem stosowanym przez lekarzy polowych była amputacja nogi. Znaczy też zależy, co się stało takiemu żołnierzowi, ale zazwyczaj jak się coś działo, to się działy takie rzeczy, że albo oberwał odłamki, albo po prostu został postrzelony czy dźgnięty bagnetem. No niestety paskudne sprawy się działy, jeżeli chodzi o medycynę polową. To jest śmiechu warte, co taka medycyna, jaka wtedy była w porównaniu z tym, co jest teraz, przy takiej medycynie, no to wielu tam ludzi niestety ginęło. No i to właśnie Henry Dunant założył Czerwony Krzyż, z tego co ja się orientuję, 2 lata po bitwie pod Solferino, która miała 1859 roku, tam chyba w czerwcu, jak się nie mylę, bo ja też tam tego zjednoczenia Włoch niezbyt ogarniam, ze względu na to, że tyle co ja teraz dopiero na potrzeby chwili przypomniałem. Tak, jestem 2 lata po maturze i właśnie zdawałem rozszerzoną historię, bo tam coś trochę było wtrącone i o zjednoczeniu Niemiec, i o zjednoczeniu Włoch.
No ale tak czy inaczej, no właśnie bitwa była jednym, tak jakby możemy to powiedzieć spokojnie, że to była jedna z przyczyn, dla których został założony później Czerwony Krzyż. Tak czy inaczej, jak sami żeście tutaj widzieli, ja tutaj przed chwilą zbudowałem fort, który po prostu przyszedł nam jako bonus przy przechodzeniu do czwartej epoki, ale to nie oznacza, że mogę zbudować tylko jeden. Wyjątkowo u Włochów możemy sobie postawić nawet dwa forty, co moim zdaniem jest takie jakby też nawiązaniem do Age of Empires 2, gdzie mogliśmy właśnie wybudować więcej niż jeden zamek. Moim zdaniem jest to jak najbardziej dobre rozwiązanie. Bardzo dobrze, że tak tutaj jest, taka opcja. Bo to z jednym fortem to tak trochę no słabo jest. Z tego co widzę, to oni mają fort Francuzi tutaj, to ja swój postawię też tak bliżej ich. I tutaj niech przejdą nasze siły, żeby tam jakby coś się jeszcze działo, żeby po prostu mogły ich wesprzeć. Tutaj więcej ludzi niech zbiera drewno jeszcze. Tutaj jeszcze złotko niech zaczną zbierać. Aha, tutaj już mówiłem o tym. Tutaj będzie jeszcze jeden taki fajny budynek. Mianowicie tutaj będziemy mogli wybudować taką bazylikę, w której to się szkoli, przepraszam, nie szkoli, tylko opracowuje technologię. My to też wkrótce tutaj sobie zrobimy. Jeszcze bym tutaj chciał tylko upgrade'nąć tutaj tych naszych żołnierzy pieszych, ale nie za bardzo jest to w tej chwili możliwe. Trochę brakuje mi drewna, tutaj widzę, że się nudzą. Zamiast robić. Ta bazylika ją tak tutaj wybuduje, może ją wybudować tylko jedną. Tak, jeżeli chodzi o Włochy, to bardziej mi się tak kojarzy, no tutaj mówiłem, gdzie on tutaj jest, ten nasz kumpel. Tutaj jest. Na naszego odkrywcę nazywa Ezio Auditore i tak właśnie historię Włoch to tak bardziej znał z Assassin's Creed'a, bo to tam taki złoty okresem były właśnie dla Włoch. Dla tych krajów właśnie włoskich renesans i on też tam mieli ten renesans dużo wcześniej niż reszta europejskich krajów. Tu się coś dzieje, tam dwóch gości tylko, to szybko uda nam się usrać. Po tej klęsce właśnie, którą zadali właśnie Francuzi i Włosi Austrii, Villa Franca podpisała traktat na mocy, którego po prostu Austria oddała Piemontowi Lombardię i Mediolan. To było Villa Franca. Ale to jeszcze nie było wszystko, bo to później, jak już obrosło w siłę to Królestwo Piemontu, to później zaczęto jeszcze myśleć o jednoczeniu tych południowych królestw i tam właśnie zaczęto przeprowadzać plebiscyty i tam za pomocą tych plebiscytów po prostu niektóre państwa włoskie postanowiły przyłączyć się do Immanuela, do tego Wiktora Immanuela, tego króla Piemontu. A niektóre trzeba było jeszcze zagarnąć militarnie i tutaj była taka wyprawa zorganizowana przez Giuseppe Garibaldi, czyli przez tego tutaj pana, bo tutaj mamy też zupełnie nowe rewolucje, takie bardziej dostosowane do włoskich tutaj oddziałów. I wiecie co, może chyba zaszalejemy i tak właśnie teraz zrobimy tutaj, ściągniemy, bo tutaj widzę, jest fajna jednostka, którą też chciałem pokazać, mianowicie Red Shirts. To są właśnie te czerwone koszule Garibaldiego. No oczywiście tutaj standardowo się wszyscy zmienią w rewolucjantów jakichś tutaj. I tutaj mamy co? Mamy rewolucyjną armię. Aha, no to będą te same jednostki, o których mówiłem. No i dobra, idziemy z nimi. Do czego po prostu te pochód tysiąca miał na celu zjednoczenie z tej Sycylii, Królestwa Obojga Sycylii. A i też wojska papieskie zostały chyba pokonane przez te czerwone koszule, mi się wydaje.
też wojsko papieskie po prostu musiało być pokonane, żeby... Żeby po prostu, bo to papież miał największe wpływy właśnie w tych państwach. No ale tak generalnie to Włochy uzyskały wolność w 1871 roku, kiedy to właśnie stolicą Włoch została Rzym, żeby po prostu to się wtedy stolicą Włoch. No sorry, że tak nie za bardzo tam pamiętam, bo to było w szkole. No więc no tak, mam nadzieję, że w przeciwieństwie do tego odcinka Maltańczyka, gdzie tam się zrobiło niestety cięcie, dopiero dzisiaj to zauważyłem, że tego nie jestem w stanie inaczej zmontować. Mianowicie, no teraz chyba było trochę więcej akcji, mi się wydaje. Mam nadzieję, że tym razem było trochę ciekawiej. A więc dziękuję każdemu za uwagę, kto to oglądał. W następnym odcinku zagramy sobie kolejną cywilizację, już nawet od razu z góry powiem jaką. Mianowicie zagramy sobie Stanami Zjednoczonymi, bo jeszcze nimi nie grałem w ogóle. I zagramy sobie... No to mniejsza, już zobaczycie w następnym odcinku, gdzie zagramy. To raczej już to ma swój plan, ale co ma, będę psuł niespodziankę każdemu, kto to obejrzał. Dobra, dziękuję jeszcze raz za uwagę, trzymajcie się, cześć.